Witamy w programie W Moim Mieście. W tym odcinku dowiemy się, jakie pomysły na przestrzeń wspólną mają mieszkańcy Gorzowa. Sprawdzimy, co trzeba zrobić, żeby móc przystąpić do programu Mieszkań do Remontu. Uczestniczyć będziemy również w podpisaniu umowy na grube miliony. Na początek jednak powiemy o wysokiej pozycji Gorzowa w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez Politechnikę Warszawską. Gorzów został sklasyfikowany na 19. miejscu w rankingu Politechniki Warszawskiej, której eksperci sprawdzili, jakie samorządy terytorialne najlepiej realizują ideę zrównoważonego rozwoju. Zestawienie uwzględnia wszystkie miasta i gminy w Polsce. Opracowano je na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Eksperci wzięli pod uwagę m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na każdego mieszkańca, liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców, czy liczbę podmiotów gospodarczych również na 1000 mieszkańców. To 19 miejsce to jest dosyć mocny skok z 34 miejsca z roku poprzedniego, a właściwie w latach 2012-13 oscylowaliśmy w okolicach 40 miejsca. To duży skok dla nas. Przede wszystkim te czynniki, które brane były pod uwagę, to czynniki takie jak udział mieszkańców w rynku pracy, jak saldo migracyjne, co jest bardzo ważne dla nas. I chyba bardziej cieszy nas ten współczynnik właśnie salda migracyjnego, czyli dodatni, czyli więcej mieszkańców do Gorzowa przyjeżdża i zamieszkuje, chce tu się osiedlić, niż wyjeżdża. To jest dla nas ważniejszy aspekt niż cały ranking, bo to świadczy o tym, że mieszkańcy okolicy Gorzowa nie tylko widzą w Gorzowie możliwość rozwoju, chęci osiedlenia się i dobrego życia. Wpływ na tak radykalny wzrost mają środki unijne i inwestycje, które w mieście realizujemy. Wieloletni plan inwestycyjny to plan dla Gorzowa. To inwestycje, które wpływają nie tylko na wskaźniki, na realność tego, co się w życiu dzieje, ale to przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców. To kolejne wyremontowane drogi, niezależnie od tego, że opóźniają się, że te procedury wydłużane są, ale to widać dzisiaj jasno w przetargach, widać na co dzień w wyremontowanych ulicach, w kolejnych oddanych inwestycjach. Miasto Wizja to projekt, którego głównym założeniem jest przeprowadzenie konsultacji na temat przestrzeni wspólnych w Gorzowie. Urzędnicy i specjaliści przy udziale mieszkańców chcą opracować optymalną sieć takich przestrzeni. Pierwszy etap tego projektu właśnie się zakończył, a kolejny już wkrótce się zacznie. Spotkaliśmy się w mobilnych punktach konsultacyjnych z mieszkańcami, z którymi rozmawialiśmy o tym, jak oceniają swoje osiedla, gdzie są przestrzenie publiczne, w których spędzają czas. Też zrobiliśmy kilkaset ankiet, także mamy te opinie też zebrane w taki uporządkowany sposób. A teraz w trakcie warsztatów chcielibyśmy z jednej strony też tak podsumować wspólnie z mieszkańcami to, co udało nam się do tej pory zebrać, to, czego się dowiedzieliśmy, przedstawić wyniki tych pierwszych rozmów, ale też pójść o krok dalej, zaprezentować taką miejską sieć przestrzeni, w których gorzowianie spędzają czas i popracować jeszcze nad zagospodarowaniem tych miejsc, stworzyć taki wzór idealnej przestrzeni, z której każdy gorzowianin, niezależnie od wieku i rodzaju aktywności, które preferuje, mógłby spędzać czas. Pojawiały się bardzo oryginalne pomysły, na przykład na zielony labirynt, wrotkowisko, ale też pojawiały się takie proste potrzeby. Wspominali mieszkańcy, że są place zabaw, ale na przykład chcieliby, żeby one były może bardziej dostosowane do najmłodszych dzieci, albo żeby były place zabaw takie, które z kolei są troszeczkę bardziej wymagające dla dzieci starszych czy dla młodzieży. Także teraz mamy takie ogólne hasła, a teraz możemy bardzo konkretnie nad konkretnymi pomysłami na zagospodarowanie tych miejsc jeszcze popracować. Pierwsze warsztaty rozpoczną się już 16 listopada i zapraszamy na nie także
tych rodziców z dziećmi, którzy na przykład no, nie mogliby uczestniczyć, bo nie mają opieki. Także my tą opiekę nad najmłodszymi też chcemy zapewnić. Będzie na tych warsztatach animator. A z rodzicami, ale też innymi gorzowinami o przestrzeniach będziemy rozmawiać. Te warsztaty są mniej więcej zaplanowane na 3 godziny, zapraszamy na 17, a w związku z tym, że no też chcielibyśmy zebrać grupę no nie większą niż 15 osób, to zachęcamy do zapisów. Do 12 listopada można napisać do nas maila na adres bsr@um.gorzow.pl lub zadzwonić na numer 95 7 355 685. Wszystkie te informacje z danymi kontaktowymi są na naszej stronie internetowej. Mieszkania komunalne czekają na chętnych, którzy są gotowi wyremontować je za własne pieniądze. Magistrat przeznaczył na ten cel 27 lokali. Mamy 27 mieszkań, które przyszły najemca może wziąć i wyremontować w ramach swoich środków. Później te koszty są zwracane w czynszu. Czyli cały koszt remontu jest zwrócony w czynszu, aż do momentu, kiedy całkowicie nie zostanie zrekompensowana ta kwota wydatku. Od 1 stycznia 30 mieszkań znalazło chętnych do remontu, z tego 18 mieszkań jest już wyremontowanych, 12 jeszcze jest w trakcie remontu. Jeżeli na jakieś mieszkanie jest na przykład większe zapotrzebowanie i chętnych jest, to po prostu wybieramy tutaj osobę, która jest wyżej na liście lub której kryteria dochodowe też na to pozwalają. Można sobie pójść oglądać każde mieszkanie, zobaczyć co należy tam zrobić, jaki remont przeprowadzić. No i wtedy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wystawiane jest takie skierowanie do zawarcia umowy najmu i do ADM-u jest zawierana po prostu umowa z tą osobą. W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie prezydent Jacek Wójcicki i wojewoda Władysław Dajczak podpisali umowę przekazującą miastu 17 milionów rządowego wsparcia. Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę ulic Myśliborskiej i Szczecińskiej. To są bardzo radosne chwile, kiedy możemy podpisywać umowy, które są dla naszego miasta Gorzowa, są dla regionu lubuskiego ważnymi inwestycjami, które wpływają po pierwsze oczywiście na podniesienie komfortu naszych mieszkańców, bo to jest oczywiste, zwiększenie bezpieczeństwa, ale też wpływają, co jest dla nas bardzo istotne, wpływają na, jak mówiłem, miałem okazję mówić przy otwarciu i obwodnicy północnej Gorzowa i odcinka drogi S3 między Sulechową a Zieloną Górą, wpływają na wzrost konkurencyjności naszego regionu, rozumiany jako gotowość czy możliwość do zdobywania sukcesów gospodarczych. To jest dzisiaj niezmiernie ważne. Nasze województwo jest niedużym województwem. Mamy wiele do nadrobienia w kontekście rozwoju gospodarczego. To dla nas, dla miasta, myślę, dla mieszkańców wspaniała chwila. Podpisujemy dzisiaj umowę na dofinansowanie jednej z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszej gospodarczo drogi dla miasta. To droga istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta, ponieważ prowadzi do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dziś do największego naszego pracodawcy. To droga, która komunikuje miasto z węzłem i z drogą ekspresową S3, to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Przez wiele lat strefa dopominała się, mieszkańcy naszego miasta, którzy do strefy dojeżdżali, dopominali się, prosili o to, żeby móc spokojnie rowerami, pieszo, mieć możliwość dojechania czy dojścia do właśnie strefy. Dzięki tej przebudowie zyskamy nie tylko dwujezdniową drogę, która połączy osiedle Staszica, osiedle europejskie ze strefą, połączy całe miasto ze strefą. To bardzo ważna droga. Serdecznie dziękuję panu wojewodzie za ogromne zaangażowanie. Dziękuję również pani minister, która dba o miasto jak nikt dotąd, bo to dofinansowanie między innymi za sprawą pani minister było możliwe.
Ja dziękuję też swoim służbom, współpracownikom, którzy pisali te świetne projekty. Przed nami najważniejsze zadanie, najtrudniejsze to realizacja. Wiemy, że na rynku jest, rynku firm budowlanych jest bardzo trudno, ale tu pierwszy etap już mamy rozpoczęty, on jest w trakcie realizacji, więc to jest dobra informacja. Kolejny etap jest w przygotowaniu, to jest pierwszy etap, to jest około 600 metrów drogi dwujezdniowej od ronda przy ulicy Słowiańskiej do ulicy Chorwackiej. Drugi etap jest w przygotowaniu, jesteśmy po koncepcji, w tej chwili ogłaszam przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i kolejny to jest właśnie te 2,4 km od ulicy Chorwackiej do ulicy Mosiężnej. Połączy już kompletnie nam strefę z miastem.